Kto z nas nie chciałby schudnąć chociaż kilka kilogramów? O naszej nadwadze przypominają nam zbliżające się wakacje czy też rodzinne uroczystości. W tym filmie przedstawimy napój, dzięki któremu Twój apetyt zmniejszy się znacząco, co z kolei sprawi, że zrzucenie kilogramów będzie całkiem łatwe i przyjemne. Wiele osób uważa, że do odchudzania potrzebne są niesamowite i wymyślne diety. Jednak jak zazwyczaj się przekonujemy po kilku dniach, to właśnie nadmierny apetyt sprawia, że zwykle polegamy. Problem ten możemy wyeliminować, jeśli wykorzystamy odpowiednie produkty, które dają naszemu organizmowi sygnały, że jesteśmy najedzeni. Nadmierny apetyt. Przyczyny napadów głodu. Apetyt to stan psychologicznego zapotrzebowania na spożycie produktów żywnościowych, który regulowany jest przez różnego rodzaju bodźce, np. emocjonalne, społeczne, poznawcze czy zmysłowe. Apetyt bywa mylony z uczuciem głodu, który jest reakcją fizjologiczną. W wielu przypadkach chęć zjedzenia czegoś, np. nagły apetyt na słodycze, wcale nie wynika z tego, iż jesteśmy głodni, a w danej chwili produkty te wcale nie są organizmowi potrzebne. Nadmierny apetyt to stan, który objawia się nieustanną chęcią spożywania dużej ilości jedzenia i ciągłym podjadaniem, na ogół wysokokalorycznych produktów. Przyczyn nadmiernego apetytu może być kilka. Jednym z najczęstszych powodów wzmożonego łaknienia jest spożywanie produktów dostarczających dużych ilości cukrów prostych, np. słodycze, wyroby cukiernicze czy też oczyszczone produkty zbożowe. Prowadzą one do ciągłych wahań poziomu cukru we krwi. Ich jedzenie zaspokaja głód tylko na chwilę, w efekcie czego po krótkim czasie od spożycia sięga się po kolejną porcję. Inną przyczyną nadmiernego apetytu i napadów głodu jest nieregularność spożywania posiłków. Zbyt długie przerwy pomiędzy posiłkami lub brak niektórych z nich, np. śniadań, prowadzą do nadrabiania zaległości w kolejnych posiłkach i zjadania znacznie większych porcji niż powinniśmy. Na wzmożony apetyt wpływ ma także zastosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet odchudzających. Po pewnym czasie nasz organizm zaczyna bowiem domagać się dostarczenia brakujących mu składników odżywczych, co kończy się w wielu sytuacjach napadami wilczego głodu, a więc pochłanianiem naraz bardzo dużych ilości jedzenia. Wzmożony apetyt jest też konsekwencją ciągłego podjadania, które zaburza naturalne mechanizmy odczuwania głodu i sytości, czyli jedno napędza drugie i jesteśmy tak właściwie w błędnym kole. Oto przepis na napój hamujący apetyt. Do przygotowania koktajlu hamującego apetyt będziemy potrzebować jedynie 5 składników i blendera. Jego działanie to zasługa m.in. obecności błonnika pokarmowego, który zapewnia uczucie sytości na długi czas. Lista składników. 2 surowe buraki, 20-gramowy kawałek imbiru, duży grejpfrut, 2 jabłka i 1 litr wody. Sposób przygotowania. Obieramy ze skórki buraki, imbir i grejpfruta. Jabłek nie pozbawiamy skórki. Wszystkie składniki kroimy na niewielkie kawałki. Następnie umieszczamy je w wysokim naczyniu i dolewamy litr wody. I kolejnym krokiem jest miksowanie do uzyskania koktajlu o gładkiej konsystencji. Przelewamy napój do szklanek i serwujemy. Właściwości koktajlu z buraka. Jego składniki to źródło błonnika, wspomaga on proces odchudzania, działa na organizm odkwaszająco, neutralizuje toksyczne substancje zawarte w organizmie, uspokaja, przeciwdziała depresji, a także wspomaga pracę układu immunologicznego i obniża ciśnienie krwi. Nadmierny apetyt a choroby. To ważny temat, który warto poruszyć. Nadmierny apetyt w wielu przypadkach kończy się spożyciem większej ilości żywności niż zapotrzebowanie kaloryczne organizmu i nadmiarem kalorii. Powiązane jest to z wystąpieniem nadwagi i otyłości oraz idących z nimi następstw. Do chorób związanych z nadmiernym apetytem i zbyt dużą ilością przyjmowanych kalorii zalicza się większość chorób cywilizacyjnych. Cukrzycę, insulinooporność, choroby układu krążenia, takie jak nadciśnienie czy miażdżyca, a także dnę moczanową czy nowotwory. Nie wolno zapominać także o tym, że nadmierna masa ciała powoduje złe samopoczucie psychiczne, a nawet depresję. Jeśli więc zauważysz u siebie nagły wzrost apetytu i dodatkowo inne objawy, to warto skonsultować się z lekarzem i wykonać odpowiednie badania.